okupacji, to by trzeba było zacząć od CSS-u, czyli pełnoprawne. Potem szedł Junak. Kania jeszcze była? Junaki. Wszystko robisz. Ja mówię nie o indywidualnych, bo Kania to były dwa egzemplarze, prawda? Tak, no, ale to były przed czy po? CS8 to były przed. Kania była po. Kania Pliszka to chyba gdzieś tak w jednym czasie był. Pierwszy samolot, który wyszedł panowie z Mielca, to był S1. Zrobiony ze starych ławek, proszę ciebie, ze stołówki. Ja tu napisałem błędnie w takim razie. Proszę? Ja w tym zeszycie napisałem błędnie. A to jest nie wiem, twoja wina. A nie widziałem. S1 rozbił się w Warszawie na rogu ulicy Alei Jerozolimskich i Chałubińskiej. No co on robił? S1. Ile? Jedna sztuka była, czy dwie zrobili takie? Taki porucznik przyjechał, proszę ciebie, w duże. Przepraszam. No i zaczęli skombinować coś tego, to koła gdzieś, to no, z różnych tych starych lotnisk pozbierali, tak jak zawsze, jak to było. No i silnik, nie wiem, który tam był, ale chyba ten K11, proszę, to rosyjski, co w pociakach był. Szybowce były robione. I takie śmigło. No to dlatego też nie, tam, latał tutaj, nie wszystko po Mielcu, potem pojechał. Polecam, że Warszawa. Salamandry były robione szpaki były robione i były żabki robione. Przyszła jedno skoro. Powiastka do Mielca, że samolot się rozbił. Jedno skoro były, no. To może z tego, że tak szczęśliwie, że nie zginęli. Wysłali. No dwumiejscowa to była, proszę, tylko taka. Junaków poszło niedużo. No, ale brwili? Ale dwójki. Bo dwa jest dwójka i później jest trójka. To kiedy robione były? No wiem, że przed misami były. Dwójki były robione zaraz, jak się skończyły CSS-y, były robione Junaki dwójki. Tutaj. Jeszcze był tutaj ten. Z Łodzi przyszło. I ten. Lewandowski. Lewandowski, lektor akademicki. Miłosz. Takie były kasowane, były dobre. 7 Junaków. Nie opowiadaj, baroklubie, ile lat latały Junaki. I dwójki, i trójki. I ile młodzieży się na tych Junakach wyszkoliło. Sporo. Nie było baroklubu, w którym by nie było Junaka. Albo dwójki, albo trójki, albo jedno i drugie, proszę ciebie. Była trójka i tam poleciał kierownik, jak on się nazywał. Wszystko zależało. Bo ja się tak młodo czuję, bo ja 60 lat temu przyszedłem technologiem na starcie. Zaczynałem. Przez 40 lat doszedłem do pilota, szefa pilotów doświadczalnych. Przedtem kierownikiem byłem. Ja jeszcze kierownikiem byłem, tak. I miałem przerwę, nie byłem na hangarach 20 lat. Jak poszedłem na emeryturę, to tak jeszcze nie pożegnałem się, bo przepustki już nie dostałem, bo tego smutne wspomnienie, ale tak było. I poszedłem po 20 latach. Pod ten hangar, pod to okno, przy którym tyle przesiedziałem. I mi się płakać. Ale wpuścili cię tam? Zachciało mi się płakać. Wtedy jeszcze tak. Puścili. I wspomnienia różne są. Jeżeli chodzi o dromadera, bo teraz to 40. rocznica, to ja mam takie jedno wspomnienie o dromaderach. Powiem. Bo do Kanady polecieliśmy z Andrzejem Pamuą. We dwóch i Węgrzynowicz, mechanik. Dromadery. Tam, po pierwsze, to na miejscu jak przylecieliśmy, okazuje się, że oni mają samolot Kanadier, nie, który różni się od naszego typu. Nasz ma jeden silnik i bierze 2000 tam z hakiem litrów wody. Ich samolot ma dwa silniki, bierze 6 tysięcy
tak, 6 tysięcy bierze i może lądować na trawie, na wodzie, mało tego, może nie lądować, a nabierać wodę. Bo niziutko, niziutko leci, wypuszcza takiego tak, ciągle, nie? I tego, i zdziwiliśmy się, dlaczego oni kupili dromedery, mając takiego, taki samochód. Swój, i swojej konstrukcji, swojej produkcji. I nam wytłumaczył facet, że dromader kosztuje 1800 dolarów. Kanadier, za 3 miliony, on tam mówił ile, nie, w każdym razie za jednego Kanadiera to można kupić 21,5 dromadera. To przebitka ma piękna. To było pierwsze. To znaczy, że tanio sprzedawaliśmy. A druga sprawa, co nas zaskoczyła, to do latania licencje mamy, uprawnienia mamy, wszystko. Stop. Egzamin. Żeby potwierdzić licencję i tutaj latać, to egzamin trzeba zdać. I to gdzieś tam jechać trzeba tego. No ja przecież mamy licencję, ale u nas tak jest. Na egzamin. No i z Andrzejem jedziemy. Dali nam samochód. Jedziemy. Ktoś tam było ponad 100 kilometrów. Przyjechaliśmy tam. No dobra. Oglądali tego. Dobra, egzamin. To będzie egzamin pisemny. 100 pytań. Każdy dostaje. I zobaczymy, jak to będzie. I tak, dostaliśmy te po 100 pytań, duża sala, dwie ściany były te z lustrzane, znaczy szklane, tak. Andrzej w jednym rogu, ja w przeciwnym, ale na zewnątrz nas obserwują. Mam kłopoty, nie? Językowe, Andrzej był lepszy w języku, wyraźnie. Ja słabszy byłem zawsze w tym języku. No, napisaliśmy to, co tam żeśmy mogli, żeśmy napisali. Daliśmy. Pęcowy. Szablon. Taki ma szablon. Mi przykłada z góry. To niedobre, to niedobre, to niedobre, to niedobre. Następna strona, nie? Negatyw. Nie? Nie zdał. Nie? Andrzej też nie zdał. Nie? No to co? No, za 3 miesiące będzie egzamin poprawkowy. No, ale myśmy nie lecieli na 3 miesiące. No to on się tego zastanowi, nie? Pójdzie do szefa, nie? Co z tym fantem zrobić? Poszedł do szefa. Ale właściwie to on nas przekonał, że my słabo język znamy. Ale szef po tego pogadał, dobra, z nim tylko, z nami nie, nie? Wrócił i mówi, że szef powiedział, że słabo jest z językiem i to jest przyczyna tego, ale jeszcze raz zrobić. Aha, on przed to, co źle, to wszystko nam wytłumaczył, te pytania, tak? No i mówi, z szefem załatwił, że poprawkowy egzamin będzie nie za 3 miesiące, tylko za 3 godziny. Idźcie na obiad, idźcie, nie martwcie się i tego. Poszliśmy, nie smakował na ten obiad, co to, który nam będzie, nie? Wróciliśmy, nie? No to dostajecie nowe pytania i tak samo ten. Otwieramy. Te same. Nie wiecie już? Andrzej, te same mam. Cicho, ja też. Napisaliśmy, idziemy do szefa, to już nie szef, to sekretarka, ma te listy, te szablony, nie? Przykłada. Excellent, nie? Następny, excellent. Takich wyników jeszcze nie było, nie? Gratulacje. Nie wam wystarczyło. No ale teraz dalej już jak wychodzimy, to ten facet, co zaczynał z nami egzamin, wyszedł i tego, i mówi, że co to się dzieje, nie? A on mówi, jest taka sprawa, że nasi piloci bezrobotni, nie? I w prasie ukazał się artykuł. No nie, w każdym razie on był w Mielcu od spraw pomników
i zażyczył sobie, żeby ten AN był pomalowany calutyjki na i szyby i wszystko i tego. Domalowany. I później do mnie mieli, jeszcze my się skłócili, ja mówię, jak to, dlaczego to AN nie może być taki jak ma być. To są pomniki i tak ma być i pan jak chce to niech robi, a nie to nie. I tak się skończyło. Później wielka awantura była w Korso i w tym, dlaczego ten samolot jest tak pomalowany, a nie.